Katarzyna Kurek, witam w piątek, 5 kwietnia i zapraszam na Telefakty. Wielkanocne przygotowania w pełni. Sadzić kwiaty, siać rzeszuchę, będziemy malować jajeczka, króliczki. Hobby z certyfikatem. System stwarza możliwość uzyskiwania kwalifikacji w toku uczenia się przez całe życie. Siatkarki SMS-u walczą o wyższą ligę. Przede wszystkim dla nas to będzie kolejna nauka. Piątkowe Telefakty rozpoczynamy od rozmowy z mieszkańcami Ostrowca o grzeczności za kierownicą. Dlaczego taki temat i dlaczego właśnie dziś? Bo 5 kwietnia obchodzimy Dzień Grzeczności za kierownicą. Chciałem pana zapytać, jak według pana powinna wyglądać kultura jazdy za kierownicą, czy to motoru, czy samochodu? No w tej chwili to nie ma żadnej kultury, można powiedzieć. Jeden drugiemu utrudnia. Różne, jak to się mówi, przekleństwa, nieprzekleństwa. A to jedzie jakiś gapa, a to jedzie niedzielny kierowca, a to tak, a to tak. No po prostu nie ma kultury u nas jazdy. Kierowcy uważają, że oni są panami dróg. Piesi też przechodzą niekulturalnie, bo nie po pasach, ale większość kierowców nie dostrzega, że też są piesi. Znaczy kierowca jest, uważa się za pana ulicy i on nie przestrzega tego, że są pasy, nie zwracają na to uwagi. Przede wszystkim przekraczają prędkość i to jest, z tym jest problem tutaj na pewno wszędzie. No dużo kierowców jest takich, że nie uważa pieszy, ja staję nieraz, a tu mija, przejeżdża i wie pan, nie, no są różne kierowcy, wie pan, się zdarza u kierowców, wie pan, jeden, który uważa, drugi patrzy, aby jechać, mijać, na ciągu i nieciągu jedzie, nie patrzy na wszystko. Różnie bywa, są bardzo kulturalni, aż niektórych denerwują, że za wolni, no bo jak się chce być kulturalnym, to trzeba i mieć prędkość odpowiednią, natomiast są kierowcy nieroztropni, nierozważni. Już nie mówię o piratach, jak ostatnio słyszeliśmy, chociażby ten, co miał ponad 200 na godzinę. No to przepraszam, ale jak ktoś życie niemiłe, niech drugiemu nie odbiera. No pośpiech po prostu. Niektórzy wyprzedzają i trochę szybko jeżdżą i to jest trochę takie no, niebezpieczne, że tak powiem. Jeśli zwróci się uwagę kierowcy, nie biorą tego do siebie, tylko reagują agresją i kłócą się i robią swoje, uważają się panami świata. Natomiast takie niekulturalne zachowania w ten sposób, że trąbi, bo ja muszę zwolnić, to jemu się spieszy z tyłu, albo pokazuje mi tam coś, takie znaki nieładne, to świadczy o niskiej kulturze. Po prostu nie jeździ się według przepisów. Jak jest 50 w mieście, on nie potrafi jechać 50, musi 60, 70, a najlepiej jak 100. To nie jest kultura. Święta coraz bliżej, zatem coraz gorętszy okres przedświątecznych przygotowań. Na specjalne wielkanocne warsztaty zaprosiło nas przedszkole specjalne Promyk. W Promyku wiosna i świąteczny klimat zagościły na dobre, a to za sprawą wielkanocnych warsztatów. Podopieczni sadzili kwiaty, siali rzeżuchę, dekorowali jajka, króliki, a nawet lukrowali babeczki. Ale nie byli sami. Oprócz opiekunów towarzyszyli im rodzice. My tutaj właśnie w naszym Promyku stawiamy na integracji właśnie dzieci i rodziców. Rodzice właśnie mają tutaj teraz możliwość spotkania się, tak? No bo na co dzień nie ma czegoś takiego, bo wiadomo, każdy w tym pędzie, każdy idzie albo do swojej pracy, albo szybciutko wracamy do domu, także tutaj stawiamy właśnie na integrację. Bardzo często mamy organizowane różnego rodzaju imprezy po to właśnie, ażeby ta integracja była taka ciągła, cykliczna. Także staramy się, żeby rodzice wspierali dzieci, żeby widzieli, jak się dzieci zachowują u nas w przedszkolu, w szkole, jak pracują i żeby w domu je również w taki sposób wspierali. Takie doświadczenia na uczniów mają wpływ głównie sensoryczny. Poprzez zabawę angażują wszystkie zmysły, a to z kolei przyczynia się do właściwego rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego. Dziecko może dotknąć, zrozumieć, powąchać, no i przede wszystkim dobrze się bawić.
uśmiechy nie schodziły z twarzy uczniów. Wesoła atmosfera i muzyka pobudzały ich kreatywność. Dzięki temu powstawały piękne, wielkanocne ozdoby. Każdą dekorację, jeśli dziecko z rodzicem wykona, będzie mogło sobie wziąć do domu. No i cieszyć się właśnie tym okresem wielkanocnym. Święta wielkanocne w tym roku wypadają 21 kwietnia, ale rodzice już nie muszą martwić się o świąteczne dekoracje. W ich domach pojawią się te najpiękniejsze i co najważniejsze własnoręcznie i z sercem wykonane przez ich pociechy. Świąteczne ozdoby można kupować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Nasz Dom w Denkowie. Przypominamy, że do jutra, do godziny 14, trwa kiermasz wielkanocnych ozdób, z którego dochód zostanie w całości przekazany na remont placówek. A już 13 kwietnia, w sobotę, na rynku w Ćmielowie odbędzie się jarmark wielkanocny, na który mamy dla Państwa specjalne zaproszenie. 13 kwietnia, w przyszłą sobotę, zapraszamy obok Domu Kultury na godzinę 10:00, kiermasz, ćmielowski kiermasz wielkanocny. Spodziewamy się dość dużej ilości stoisk z koła gospodyń wiejskich, z organizacji pozarządowych, podopieczni Domu Kultury w Ćmielowie również wykonają swoje rękodzieła. Podczas kiermaszu będzie występ podopiecznych Domu Kultury, tradycje wielkanocne, zespołów ludowych. Będzie na pewno wesoło, kolorowo, smacznie i wiosennie. Także zapraszamy 13 kwietnia na godzinę 10:00, plac obok Domu Kultury. To zaproszenie na przyszłą sobotę, a już w najbliższy weekend rozpoczynamy rowerowy sezon. O godzinie 10:00 z rynku wyruszy rodzinny rajd rowerowy w ramach Roweryjady 2019. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na nasz kolejny rajd otwierający sezon. Jest to wiosenna Roweriada, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia i startujemy o godzinie 10:00 z rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prosimy o przybycie troszeczkę wcześniejsze, ponieważ od 9:00 będą zapisy dla tych, którzy jeszcze nie zarejestrowali się online i będzie to rodzinna trasa o długości około 15 km do Czarnej Gliny, gdzie będzie wspólny poczęstunek i ognisko. Nie ma limitu wiekowego. Na naszych rajdach utarło się, że startują i najmłodsi, i najstarsi. Także nawet małe dzieci w wieku kilku miesięcy potrafią już z rodzicami przejechać taką trasę rodzinną. Także zapraszamy wszystkich. Zależy nam na tym, aby podkreślić obecność rowerzystów w naszym mieście. Dlatego wybraliśmy trasę głównymi ulicami miasta. I tutaj serdeczne podziękowania dla policji, która również zabezpieczy nasz rajd i sprawi, że będziemy mogli bezpiecznie się po tych drogach przemieszczać. Jest już kilkadziesiąt osób zapisanych, także liczymy na dużą frekwencję i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Rower jest dobry w każdym wieku, i dla juniora, i dla seniora. A skoro o seniorach mowa, to już w poniedziałek o godzinie 10:00 mogą wziąć udział w specjalnych zajęciach. Chciałabym tym razem serdecznie zaprosić wszystkich seniorów na warsztaty do Akademii Nauki. Będą się odbywały one w poniedziałki od godziny 10:00 do 12:00. I przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie towarzyskie z różnymi grami towarzyskimi, nie tylko planszowymi. Będziemy również ćwiczyć pamięć i koncentrację, bo myślę, że to w tym wieku jest bardzo przydatna rzecz, żeby sobie ćwiczyć pamięć krótkoterminową. Myślę, że z koleżanką przygotowałyśmy takie spotkanie, że będziecie Państwo naprawdę dobrze się bawić i mile wspominać ten czas. Zamierzamy też powtarzać co poniedziałek takie zajęcia dla seniorów. Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 795 544 220. Na portalach społecznościowych i stronach internetowych już widnieją ogłoszenia o organizacji pracy w placówkach edukacyjnych na najbliższy poniedziałek. Przypominamy, że właśnie 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli. W Okręgu Świętokrzyskim ZNP przeprowadzono referendum i z 605 placówek, w którym przeprowadzono referendum, 512 placówek zadeklarowało przystąpienie do strajku. Strajk to powstrzymanie się od pracy i strajk rozpoczyna się od 8 kwietnia, czyli w poniedziałek. Każda placówka strajk prowadzi w takim czasie, w jakim czasie są zajęcia z młodzieżą.
nauczyciele przychodzący, pracownicy oświaty przychodzący do szkoły w danym dniu deklarują swoje przystąpienie do strajku, wpisując się na listę strajkujących. To, co robi ministerstwo, to, co robi pani premier Szydło, co robi rząd z nauczycielami, z pracownikami oświaty, to już naprawdę dzisiejsze rozmowy doprowadzają do takiej determinacji pracowników oświaty, że na pewno ten strajk się nie skończy szybko, chyba że w niedzielę te rozmowy przybiorą inny kierunek i może w końcu pani premier Szydło zrozumie, że do delegacji, do grupy związkowej należy przyjść z konkretnymi finansowymi rozwiązaniami, a nie z postulatami na 2023 rok. To jest naprawdę chore, tak mogę skwitować jednym słowem. Nie boimy się, że uczniowie ucierpią, dyrektorzy są wspaniałymi organizatorami pracy placówki, dyrektorzy zabezpieczą opiekę dla tych dzieci, które przyjdą do szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że ten protest przysporzy pewnych kłopotów rodzicom i dzieciom. Niemniej jednak prosimy o wyrozumiałość rodziców, bo walczymy o wspólną sprawę, o lepszą jakość edukacji, o przyszłość naszych dzieci i to jest nasza wspólna sprawa. Mamy poparcie rodziców, rodzice wysyłają SMS-y, maile deklarujące poparcie i wręcz między sobą wymieniają kontakty, mówiąc, żeby w tym czasie nie wysyłać dzieci do szkoły, bo popierają nasz protest, wiedzą, jaka trudna praca jest, a dobra szkoła i przyszłość edukacji zależy od dobrego nauczyciela i od tego, jak będzie opłacany. A to, co robi rząd już w tej chwili, to jest naprawdę poniżej krytyki. Dla wszystkich są pieniądze, natomiast dla nauczycieli najmniej opłacanych, tak rząd robi, to jest już naprawdę brak słów po prostu. A teraz o praktycznej stronie edukacji i wykorzystaniu własnego hobby do zawodowej samorealizacji. W poniedziałek w hotelu Akademia odbyło się specjalne seminarium. Rynek pracy wciąż się zmienia, a pracodawcy stawiają na nowe umiejętności. Zintegrowany system kwalifikacji jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Kwalifikacje to nie tylko świadectwo szkolne czy dyplom magistra. Bardzo często posiadamy kompetencje wymagane przez pracodawców, ale nie możemy przedstawić na to dowodów w postaci certyfikatu, który to potwierdza. Po co jest ten system? Przede wszystkim po to, żeby w jednym miejscu znalazły się wszystkie kwalifikacje systemu oświaty, ze szkolnictwa wyższego, jak również kwalifikacje rynkowe, które są wprowadzane przez różne instytucje z różnych branż. System stwarza możliwość uzyskiwania kwalifikacji w toku uczenia się przez całe życie. Wiadomo, że my różnego rodzaju kompetencje nabywamy przez całe życie i właśnie ten system pozwala nam potwierdzić te kompetencje poprzez proces walidacji i dzięki temu uzyskać nowe kwalifikacje. Wiemy, że kształcenie dzisiaj odbywa się do emerytury, a nawet na emeryturze. W Polsce zintegrowany system kwalifikacji funkcjonuje od niedawna i nie wszyscy wiedzą, jak działa i na czym polega. Przedstawiciele oświaty oraz przedsiębiorcy z regionu wzięli udział w seminarium, które poprowadzili członkowie Instytutu Badań Edukacyjnych, a organizatorem spotkania było Ostrowieckie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaprosiliśmy tutaj do współpracy, do udziału również wszystkie właściwie szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym, bo to przede wszystkim temat nam wszystkim bliski. I mam nadzieję, że dzięki tym informacjom, które tutaj zdobędziemy, po pierwsze będziemy mogli poszerzyć swoją ofertę kształcenia, będziemy elastyczni i odpowiedni, adekwatni odpowiadać również na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Na polskim rynku zintegrowany system kwalifikacji działa od 2016 roku. Na świecie funkcjonuje około 160 takich systemów, m.in. w Niemczech, Francji czy w Australii. System na przykład w Niemczech jest bardzo rozpoznawalny, tak samo we Francji. Tam pracodawcy, patrząc na numer, na przykład jak u nas PRK, od razu wie, jak pracownik, jakie ma umiejętności, wiedzę oraz kompetencje społeczne. Dzięki systemowi w prosty sposób można wykorzystać swoje hobby jako nowe lub dodatkowe zatrudnienie. Wystarczy potwierdzić swoje umiejętności w instytucji certyfikującej. Dużo jest teraz zawodów, których deficytowych, których ciężko znaleźć pracowników, a poprzez te kwalifikacje rynkowe można łatwiej dopasować potrzeby pracodawców i tym samym łatwiej znaleźć pracownika.
Po przejściu odpowiedniej procedury otrzymuje się certyfikat z oznaczeniem Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej. Dzięki temu dokumentowi można zawodowo zajmować się tym, co lubimy i umiemy robić. Certyfikat ułatwia także znalezienie pracy za granicą. Młodzi ludzie często wybierają szkoły z daleka od rodzinnych domów, a taką możliwość daje zakwaterowanie w szkolnej bursie. Nasza Ostrowiecka właśnie pożegnała absolwentów. Kilka lat temu niepewni i nieco przestraszeni przekraczali próg szkolnej bursy. Młodzież, która przychodziła 16 lat, to można powiedzieć właśnie, że była dziecko, ale potem jako 18-latek, to już był bardzo dorosłym osobnikiem. Teraz przyszedł czas na słowa pożegnania i wspomnienia ostatnich lat. Przy jednym stole razem z dyrekcją i opiekunami wspominali te wzruszające, jak i zabawne momenty. Nie zabrakło również wręczenia dyplomów i podziękowań. Cieszymy się jednocześnie, że młody człowiek jest w trzeciej klasie, w czwartej, będzie zdawał maturę, już jest taki dorosły, a z drugiej strony żal nam, że odchodzi od nas, bo 3 lata mieszkając u nas, czy 4 lata, był częściej z nami wychowawcami niż w domu, niż ze swoimi rodzicami. A wypuszczamy kolejne pokolenie, kolejnego młodego człowieka. Mam nadzieję, że przygotowanego do życia, gdzie się tak bardzo staramy. Wychowankowie na długo zapamiętają lata spędzone w murach szkolnej bursy. To właśnie tutaj nawiązali znajomości i przyjaźnie, rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Poznałam tutaj dużo znajomych, mogłam rozwijać swoje umiejętności, no i bardzo dobrze sobie. No jest fajnie tutaj, można zawiadać dużo znajomości, da się uczyć, no i ogólnie jest taka atmosfera bardzo przyjazna i przyjemna. Było bardzo fajnie, poznałem dużo ciekawych osób, zawsze miło się tutaj spędzało czas. No i bursa pomaga, stwarza dobre warunki do nauki. Mieliśmy wyjścia na przykład na basen, no ogólnie nigdy się tu nie nudzimy w przerwie w nauce. Daleko od domu, ale blisko szkoły. Bursa to dobra alternatywa dla nastolatków chcących rozpocząć naukę w nowym otoczeniu i środowisku. Ja ogólnie miałam właśnie problem z dojazdem do szkoły, dlatego wybrałam bursę. No, bardzo mi się to spodobało, dlatego że mieliśmy warunki do uczenia się. Mamy tutaj dużo pokoi, do których możemy pójść i się nauczyć. W kwietniu i czerwcu szkolną bursę opuści 18 wychowanek i wychowanków. W większości byli to uczniowie ostrowieckich techników. W bursie mogą spędzić ciekawy czas, bo zawsze staramy się, aby ich pasje, zainteresowania rozwijały się od muzycznych poprzez plastycznych, ekologiczne, filmowe, dziennikarskie i szereg innych rzeczy, że staramy wyjść do nich z jakąś propozycją. Młodsze bursiaki wystawiły starszym kolegom program słowno-muzyczny, a słodkie pożegnanie zwieńczył tort. A na koniec telefaktów jeszcze przypomnienie. Dziś rozpoczyna się turniej siatkarski o wejście do drugiej ligi siatkówki kobiet. Walkę podejmą siatkarki SMS-u. Jako mistrz świętokrzyskiej trzeciej ligi kobiet w tym sezonie uzyskaliśmy prawo organizacji turnieju ćwierćfinałowego o prawo wejścia do drugiej ligi kobiet. I dzięki staraniom tutaj dyrekcji szkoły, akceptacji naszych władz, starostwa powiatowego w dniach od 5 do 7 kwietnia, czyli najbliższy piątek, sobota, niedziela, na naszych obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Żeromskiego 5 odbędzie się turniej ćwierćfinałowy z udziałem 4 zespołów. Gospodarzem jest zespół SMS Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Gościć będziemy oprócz naszego zespołu drużyny z podrzeszowskiej Racławówki, to jest taka dzielnica jakby Rzeszowa, TPS 6 Biała Podlaska i zespół SMS-u Poprad Stary Sącz. Za siatkarki SMS-u mocno trzymamy kciuki. Do wydarzenia powrócimy w poniedziałek. Ja życzę Państwu miłego i słonecznego weekendu, a teraz regionalna prognoza pogody. Sponsorem wiosennej prognozy pogody jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego. W nocy temperatura 8 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 14 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali.
Jutro 20 stopni Celsjusza, wiatr 16 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali. Możliwe opady deszczu, biometr korzystny. Sponsorem wiosennej prognozy pogody jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim.